W związku z odwołaniem w referendum 3 czerwca Olgierda Dąbrowskiego z funkcji burmistrza miasta w Ostródzie zostaną przeprowadzone przedterminowe wybory. Do 19 września kandydaci musieli zarejestrować się w Miejskiej Komisji Wyborczej. Do wyścigu o fotel włodarza Ostródy stanęło 6 mężczyzn. W pierwszej turze wyborów, która odbędzie się już 14 października, głosować będzie można na Olgierda Dąbrowskiego, Marka Dekarczyka, Wojciecha Januszkiewicza oraz Czesława Najmowicza, Jana Nosewicza i Krzysztofa Żyndę. Rozpoczęła się kampania wyborcza. W mieście już widać plakaty, rozdawane są ulotki i inne materiały zachęcające do głosowania na danego kandydata. Mieszkańcy miasta mają jeszcze 3 tygodnie do podjęcia decyzji, na którego kandydata oddadzą swój głos.